Witam Państwa w obiekcie poklasztornym, pocysterskim, bo no, tę funkcję obiekt stracił w 1810 roku, oczywiście w obiekcie w Lubiążu, jednym z największych założeń architektury barokowej. Natomiast na wstępie jesteśmy w jadalni Opata, w jednej z takich gościnnych sal właśnie i tutaj nad nami mamy freski Michała Leopolda Wilmana, znanego, znakomitego śląskiego malarza z okresu baroku, nazywany też był śląskim Rembrandtem. No, był bardzo zasłużonym malarzem dla cystersów, bo tutaj spędził większość swojego życia. Stworzył sobie warsztat działalności, niestety z jego jak gdyby tutaj twórczości zostały tylko freski. Wszystkie płótna zostały stąd wywiezione niestety. No cystersi, oni byli tymi, można powiedzieć, krzewicielami jak gdyby agralnych takich właśnie kultur, bo głównie rolnictwo, sadownictwo, rzemiosło mieli bardzo mocno opanowane i stąd też dosyć mocno gospodarczo stali na nogach, tak bym najprościej to określił. Klasztor Matka, to śląskie centrum cysterskie, można powiedzieć, ta dyrekcja, z tego miejsca rozbudowana została cała sieć filialnych klasztoru, nie tylko na Śląsku, ale też i posiadłości olbrzymie, jakie do nich należały. To było no, obszary może takie niejednostajne, ale sięgające gdzieś tam po Oświęcim i po Nakło Bydgoszcz. Jak z kolei no, nie byli też takim zamkniętym zakonem, bo no, w tych miejscowościach, na tych obszarach, gdzie oni tam powiedzmy gospodarowali, też i okoliczna ludność się uczyła od nich. Także właśnie ta kultura agralna była ich głównym takim właśnie działaniem. 1810 rok za sprawą władz pruskich tutaj został skasowany, nastąpiła sekularyzacja klasztoru, ale tak to często powtarzam, wiele filialnych klasztorów powróciło może nie do końca do funkcji cysterskich, ale jednak do klasztornych, do sakralnych. Jednak klasztor Matka się nie podniósł. Już być może ze względu na wielkość, bo jednak to jest olbrzymia budowla, przecież to jest ponad 330 tysięcy metrów sześciennych kubatury. Ja tutaj często porównuję Wawel, krakowską budowlę, dosyć znaną w Polsce, o innych funkcjach, ale jeśli chodzi o porównując wielkość, ten nasz obiekt jest ponad dwukrotnie, około 2,5 razy większy kubaturą. Jednak na zewnątrz go ogląda, ale też i wchodząc do środka, nawet na te puste korytarze, tą wielkość się czuje w jakiś sposób. No samych zakonników nie było wielu, jeśli chodzi o tak, że tak powiem, olbrzymi obiekt. Natomiast, bo jak się okazuje, to 70 kilku w najlepszym rozkwicie, ale to było coś dużo więcej jak klasztor. To był ten taki znaczący też ośrodek kultury działający na Śląsku w tych latach świetności. Przecież, bo i biblioteka, skryptorium, które były znane i cenione w Europie, warsztaty działające w tym obiekcie to jedne z najlepszych w tym czasie działających na Śląsku, bo przecież Wilman, Szefler, Mangold, Bentum, Prowizore, tu mówimy o nazwiskach mistrzów, a to były przecież całe rzesze ludzi skupionych w takim warsztacie i uczniowie, rzemieślnicy, czeladnicy, czyli dosyć mocno świeckie życie też funkcjonowało, to nie tylko klasztor. Byli artyści, były warsztaty, które okresowo pracowały, tak chociażby Wilman tutaj w Lubiążu stworzył sobie warsztat, właśnie ten główny warsztat działalności, szkołę malarską i bardziej na wyjazdach delegacji stąd pracował, bo przecież w wielu miejscach, nie tylko na Śląsku, ale i w Europie są jego obrazy, że tak powiem, umieszczone. Można by powiedzieć, że no, chyba najwięcej jego malarstwa, swojego malarstwa zostawił w Lubiążu, ale działał też w różnych innych, w Krzeszowie bardzo dużo jego obrazów jest. Ale też mam taką informację od jednego z księży z Pragi czeskiej, że właśnie w jakimś małym kościółku, gdzie on właśnie taki ksiądz tutaj był, jest proboszczem, mówisz, że ma obraz w swoim kościółku w Pradze, właśnie namalowany tutaj w pracowni w Lubiążu na zamówienie tamtej parafii. Tutaj jest pokazany z lotu ptaka właśnie ten obiekt. To jest zdjęcie z okresu międzywojennego, ale właśnie on się dzieli na takie trzy części. Kościół, ta najstarsza gotycka część i przedziela obiekt na klasztor, już
barokową zabudowę i Pałac Opatów Lubiąskich. Tam właśnie tutaj w narożniku jesteśmy, w tej jadalni Opata i na piętrze w końcu części pałacowej mamy tą salę książęcą. No to jest jedna z chyba z najbardziej takich pięknych sal ogólnie biorąc w całym baroku, właśnie sala książęca, a w tym obiekcie ta najbardziej reprezentacyjna, główna sala. No jak widać, wystrój tej sali jest bardzo bogaty, zresztą jak na barok przystało, zresztą jak wspomniałem, ta reprezentacyjna sala. Książęca nazwana, mając na względzie upamiętnienie fundatorów, jakimi byli książęta piastowscy, śląscy piastowie. Pierwszym takim był książę Bolesław I Wysoki, syn wrocławskiego księcia Władysława Wygnańca. Mamy tutaj całe mnóstwo habsburskich postaci, bo głównie im temat i wystrój tej sali jest poświęcony. Ale ciekawostką w tej sali, wielką ciekawostką jest plafon, a raczej jego technika wykonania, bo najczęściej spotykamy freski. Tu salę zwieńcza obraz olejny na płótnie. No jest to prawdę największy podwieszony obraz olejny w skali całego baroku, ale na pewno unikatowych rozmiarów. Jak widać, ten plafon dzieli się na kilkanaście takich części. Malowany był na pewno w poszczególnych elementach na dole, powiedzmy na jakichś sztalugach i podwieszony właśnie dopiero później w całości, tworząc jakiś tam temat. Cały pałac był taką częścią bardziej reprezentacyjną, można powiedzieć bardziej świecką, dlatego że obiekt dzieli się właśnie na kościół, klasztor i tą pałacową część, która służyła bardziej dla gości. Była też rezydencją opata, ale właśnie głównie służyła świeckim celom. Czyli audiencje, koncerty, może nawet i bale, ale jak mówię, to nie klasztor, to właśnie pałac, taka część reprezentacyjna. Patrząc na historię, przecież kiedyś podróżując i to jeszcze konno, często wielmoże bywając gdzieś tam na polowaniach czy w podróżach, najczęściej zatrzymywali się albo w jakichś lepszych oberżach, zajazdach, albo właśnie w klasztorach, prawda, na odpoczynek i na gościnę. Przyjeżdżali konserwatorzy, pracowali tutaj od wczesnej wiosny do jesieni, czyli w sezonie, kiedy się te prace można było przeprowadzać. I tutaj można powiedzieć trzy sezony, troszkę czwartego jeszcze, także dosyć sprawnie te prace konserwatorskie właśnie tutaj były prowadzone. No za wyjątkiem plafonu, bo ten był dużo wcześniej, bo jakieś, ja wiem, ponad 30 lat temu, może 35, jak był poddawany konserwacji, później długo nic, dopiero właśnie od 92 roku w zasadzie do końca 95 roku te prace tutaj. No znam od podstaw jak gdyby te ubytki, te wszystkie elementy. Co prawda można powiedzieć, że sala zachowała się dosyć dobrze w oryginale, bo bardziej po takich pracach konserwatorskich zachowawczych, a mniej rekonstrukcyjnych. Ona po prostu, na ile czas pozwolił, zachowała się w miarę dobrze w oryginale. Proszę Państwa, teraz jesteśmy w kościele Najświętszej Marii Panny. Jest to kościół gotycki, czyli jesteśmy w najstarszej części kompleksu. Piękną architekturę gotycką mamy tutaj na sklepieniu. To krzyżowo-żebrowe sklepienie, pośrodku zworniki, okna, one są elementami gotyckimi. Tutaj w nawie głównej cała nawa poprzeczna, prezbiterium, to jest XIV wiek. Reszta gruntownie została przebudowana w XVII wieku, kiedy cystersi dobudowują nowy pałac, nowy klasztor. Kościół został przebudowany, no i też przepięknie na nowo wyposażony. Wyposażenie kościoła przetrwało do 1943 roku, ponieważ zaraz po sekularyzacji rząd pruski, kiedy wywoził dzieła sztuki z pałacu i z klasztoru, kiedy nastąpiła totalna dewastacja tych dwóch budynków, zaprotestowali, społeczeństwo lokalne zaprotestowało, żeby nie robić tego samego z kościołem i żeby kościoła nie zamienić na szpital. Więc rząd pruski uległ tym protestom i po prostu pozwolił wiernym do tego kościoła na mszę uczęszczać. Także do 1943 roku był tutaj kościół katolicki, ale w 1943 roku działalność w Lubiążu rozpoczyna Telefunken. Otwiera wielki zakład produkcyjno-badawczy, zatrudniający około 1000 inżynierów. Także był to znaczący zakład. Była, proszę Państwa, wojna. Obiekt dzisiaj jest potężny, widoczny ze zdjęć satelitarnych, więc była obawa, że obiekt zostanie zbombardowany przez wojska alianckie. No i Niemcy chcieli sobie po prostu to piękne wyposażenie kościoła zabezpieczyć, więc sprowadzili konserwatora. Dolnośląskim konserwatorem w czasie wojny był profesor Ginter Grundmann. To był taki specjalista w ukrywaniu dzieł sztuki na Dolnym Śląsku.
On się specjalizował w szukaniu takich bezpiecznych miejsc, stworzył składnice muzealne, w których ukrywał najważniejsze dzieła sztuki. W 1943 przybył do Lubiąża, zdemontował prawie 70% wyposażenia i wywiózł, ukrył to do Szklarskiej Poręby i do Lubomierza, do tamtejszych kościołów. Ale zanim zdemontował, wszystko skatalogował, czyli powstał pełny katalog, mnóstwo zdjęć, na podstawie których te dzieła sztuki zaraz po wojnie, zresztą wygranej przez Niemców w wojnie, miały tutaj do Lubiąża wrócić. Wojna się skończyła, ale dzieła sztuki nigdy nie wróciły, ponieważ zaraz po wojnie przybyła tutaj Armia Czerwona i czego stąd Grundmann nie wywiózł, bo jemu się udało 70% zabezpieczyć, tę pozostałą część zniszczyła, przybyła tutaj Armia Czerwona. Ale po Grundmannie pozostała nam dokumentacja, pełna dokumentacja, proszę Państwa, także wiemy dokładnie, jak kościół wyglądał, to raz. Po drugie, Grundmann ukrył te dzieła sztuki na Dolnym Śląsku, więc te dzieła do dziś są w Polsce, tylko że nie ma już ich na Dolnym Śląsku, ponieważ kiedy przyszły lata 50., kiedy tutaj nie było gospodarza, dzieła sztuki w innych kościołach były po prostu bezpańskie. Priorytetem dla ówczesnych władz była odbudowa Warszawy, więc to wszystko trafia do Muzeum Narodowego do Warszawy, a z Muzeum do Archidiecezji Warszawskiej, która rozdysponowała to swoje kościoły, między swoje kościoły. Także dzisiaj, proszę Państwa, no, jedynie w warszawskich świątyniach można podziwiać lubiąskie dzieła sztuki. Szanse na powrót do Lubiąża, jak Państwo widzicie, no, są niewielkie, dlatego że do dziś nie mamy tutaj warunków stworzonych dla tych dzieł sztuki. Poza tym no, sprawa jest dosyć skomplikowana, ponieważ te warszawskie kościoły uważają dzieła sztuki za swoją własność. I pomimo tego, że katalog współczesny został stworzony, to szanse na powrót są no, bardzo niewielkie. Piastowie śląscy byli hojni, ponieważ każdy chciał mieć tak prężnie działający zakon w swoich posiadłościach, jakim byli cystersi. Oni gwarantowali szybki rozwój gospodarczy i w zamian za darowizny tych posiadłości, przywilejów, każdy fundator mógłby zostać tutaj pochowany. To był prestiż zostać pochowanym właśnie w tym miejscu, w kościele w Lubiążu. 16 członków rodziny Piastów Śląskich tutaj prawdopodobnie spoczęło, z tym, że w prezbiterium trzech pierwszych najważniejszych, między innymi książę Bolesław Wysoki, czyli wnuk Krzywoustego, spoczął tutaj w 1201 roku, kiedy był tu jeszcze kościół romański. My jesteśmy teraz w gotyckim i do tego gotyckiego kościoła cystersi wykonali nagrobki swoim fundatorom. Mówi się o trzech piętrach i tak dalej, o jakichś tajemniczych podziemiach. Powiem tak, ja raczej nie wierzę w te jakieś takie wielkie tunele i tak dalej, o których się mówi. Bo wiele rzeczy, o których się mówi, po prostu nie zostało potwierdzone ani badaniami, ani dokumentacją. Nawet o montażu tej rakiet V1, V2, o tunelu łączącym Lubiąż z dworcem głównym we Wrocławiu, gdzie tam są te niskie poziomy strasznie i stamtąd pociągi podziemne miałyby kursować tutaj. Nawet miałem takiego gościa, który wręcz miał mi to przywieźć, kolegę, który ma dokumentację, że nawet Lubiąż z Berlinem jest połączony podziemiami. Więc odpowiedziałem mu przy grupie zwiedzających, że tutaj Rosjanie byli w pierwszych latach po wojnie i słyszałem, że połączyli podziemiami Lubiąż z Moskwą. Na przełomie 1943 i 1944 roku Niemcy, z tego względu, że Berlin został tam już nękany, zaczął być nękany nalotami aliantów i tutaj przeniesiono biuro projektów właśnie z Berlina. I tutaj funkcjonowała jakaś wytwórnia związana z Telefunkenem prawdopodobnie. Produkowano jakieś podzespoły elektroniczne, tranzystory, które były wtedy no, czymś nowoczesnym na tamte czasy, ale tutaj właśnie też konstruowano, montowano i w okolicach chociażby Lubiąża testowane były radary, prawdopodobnie jedne z najbardziej nowoczesnych w tym czasie, że ani Amerykanie, ani Anglicy, i Anglicy takich systemów radarowych nowoczesnych nie mieli, jak tutaj właśnie nad jakimi tutaj pracowano. Często te poszukiwania zresztą były prowadzone tutaj jeszcze w latach 70., powiedzmy, ale znaczy w 80. latach i później. Natomiast no, wszystko to było w tamtych czasach przynajmniej robione w wielkich tajemnicach, bo to jeszcze wojska MSW tutaj wykopaliska robiły, pod ich nadzorem przynajmniej te wykopaliska były robione. Co znaleziono do tego też jeszcze do końca jak gdyby nie ma pewności.